Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Mother Blade 2 Bannerlord. I powiem wam tak, że wyszły dwie nowe aktualizacje. Może pójdziemy sobie na tereny w Landii. I w tych aktualizacjach jedna to były jakieś fiksy, nic specjalnego, a w drugiej wyszły dość ciekawe rzeczy, bo widzimy, że nowe pancerze doszły do gry dla Sturgi, Batani i coś tam chyba jeszcze. Poprawili optymalizację śniegu. Co jest naprawdę bardzo fajne, bo no nie będę kłamał, ale oblężenia w śniegu to był jakiś koszmar po prostu. I naprawdę nawet bez nagrywania sobie nie radziłem z tym, ale poprawili. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Widać, że twórcy dbają o grę. Tymczasem ja muszę uciekać już przed lordem, który ma więcej wojska ode mnie. Zauważyłem w ogóle, że ostatni odcinek z Assassina troszeczkę nie był oglądany. 30 chyba 5 wyświetleń. Ja działam tak zazwyczaj, że jak nie ma długo filmu, to dlatego, że mało wyświetleń zrobił i chcę, żeby zrobił jeszcze trochę, bo te filmy, które ja wrzucam na nowo, robią więcej wyświetleń niż filmy, które już wrzuciłem kiedyś, nie? Robię, żeby każdy film miał te 50 wyświetleń i dopiero kiedy film osiągnie 50 wyświetleń, to wrzucam wam kolejny. To tak, żebyście się nie dziwili, dlaczego na przykład przez ostatnie 6 dni filmu nie było. Więc no, macie już wyjaśnienia, dlaczego tak się może czasami dziać. Zapomniałem, że ja kupiłem w ogóle ten miecz. Chyba w ogóle kupiłem go, nie wiem czy ja go nie kupiłem bez was, jakąś rzecz kupiłem chyba bez was. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, nie pamiętam, ale już dostałem strzała i już jestem ranny. No, granie niewiele wylomaną postacią, tak. Ogólnie zauważyłem, że jak były lekcje, to moje filmy lepiej robiły wyświetlenia lepsze. Rozumiem, że podczas lekcji wam się lepiej wygląda. No ale już niedługo się skończą ferie i znowu będą normalne lekcje. Jeżeli jeszcze wszyscy nie wracają do szkoły, to wiadomo. Co jest? Aha, ja swojego sojusznika trafiłem. Co ja mogę poradzić na to, że te długi takie niecelne? Nie uciekają. Okej. Coś się zmieniło w ucznictwie, bo widzę, że tak jest na maksa i nagle się zwęża. O, kolory czaszek też zmienili chyba. No to te dwie aktualizacje dość sporo zmieniły. Znaczy, do pobrania ważyły aż 4 GB. Niecałe. Więc na sporo. Tym bardziej, że chciałem nagrać dwa odcinki dzisiaj, a nagram sobie tylko jeden. Ja lubię mieć zapas odcinków, naprawdę. Obecnie mam 3 odcinki na zapasie. Jutro wchodzi, albo pojutrze kolejny. I znowu się... Nie wiem, jak to nazwać. Powiedziałbym, że wykrywałem się z zapasu, ale nie do końca. No ale znowu tracę ten zapas, nie? A ja lubię mieć tak z 5 odcinków na zapasie i wtedy jest dobrze. Bo cokolwiek się nie stanie, to... O, zmieniło się ustawienie odnośnie chodzenia, które zmieniałem na odcinku. Jestem prawie pewien. No właśnie, caps lock. To się zmieniło, to mi się nie podoba. Jak mi się same ustawienia zmieniły, zobaczę, że mi się inne nie zmieniły. Nie, wydaje mi się, że jest 500, tak, wszystko działa. Gotowe. Jeszcze photo mode. A. No, kamerkę chyba mogę sobie odpalić. No to fajnie, że coś doszło, bo wcześniej tego nie było. A, broń wyrzuca. A, bo się pod G wyrzuca. Świetnie.
ale jeszcze muszę to zmienić corki, wybaczcie, będę tego wycinał, to szkoda mi czasu. Upuść broń pod G. I gdzie teraz było chodzenie? J może dajmy. Teraz powinno być lepiej. Dobra, wygraliśmy bitwę z karawaną. 6 żołnierzy nam padło. No i jak zwykle zbieramy sobie jeńców, żeby potem ich zwerbować. Dobra, dawaj pieniądze jeszcze. Dobra, są doktory w środku ich terenów. Znaczy nie tak do końca, ale troszeczkę minimalnie. Król. Ja podziękuję spotkań z królem. W ogóle jest youtuber, który dał mi propozycję nagrania z nim De Foresta w koopie. Ale jest jeden problem, nie? Bo on nie ma jakości 4K. I jakbyście chcieli, to wypowiedzcie się na ten temat w komentarzach, czy chcecie taką serię, czy może nie chcecie takiej serii. Bo też po pierwsze on nie ma 4K, a po drugie jakoś u niego leży, więc też nie do końca chcę wam dawać syf, którego nikt nie będzie oglądał. A chcę wam dać dobrą serię. Więc to możecie się wypowiedzieć na ten temat, jeśli chcielibyście taką serię w przyszłości. Nie będzie to w najbliższym czasie, ale na przestrzeni tam, nie wiem, 2 miesięcy myślę, czy iluś. To już w takim czasie myślę, że moglibyśmy się wyrobić, chociaż nie, jeszcze dłużej by to pewnie zajęło. Bo ja jednak chcę tą serię z Bannerlorda ładnie podciągnąć, chcę tego Assassina zrobić, którego też jeszcze no, długo, długo, długo nie skończę. No i trochę to wszystko zajmie. A wiecie, no, krótsze serie moim zdaniem są lepsze, dlatego że krótszą serią mogę zachęcić więcej osób do obejrzenia mnie. A długa seria to jest taka dla już bardziej stałych widzów, którzy będą zainteresowani oglądaniem tej serii cały czas. I to trochę jest błąd, że mam dwie długie serie. Znaczy, Bannerlord będzie krótszy od Assassina, ale nie, ale tylko dlatego, że Assassina po prostu mam w tej wersji takiej, jakby to nazwać. Mam go w wersji ze wszystkimi DLC-kami i tu może być trochę problem. Bo jednak te DLC-ki też mogą trochę zająć nam czasu. Bo karawana mogą nas zaatakować. To jestem ja. Tak, to jestem ja. No i dobra, pójdziemy sobie na jakieś oblężenie być może. Może jakiegoś lorda sklepiemy. Zobaczmy w ogóle, co tutaj mamy. Nie jest miejsce na minus. Wiele pozmieniali, zmienili chyba te obrazki niektóre. Takie mam wrażenie. Wygląda dobrze. Batański zaprzysiężony. Chyba go nie zmienili. Rękawice mu zbugowane. No ja muszę zobaczyć, czy są nowe jakieś spolszczenia. Nowe wersje spolszczenia. Tu będzie chyba oblężenie pod tym zamkiem, tak mi się wydaje. Znajdziesz się w armii, która dowodzi? Proszę bronić osad. Tak. Będziemy bronili ten zamek za chwilę. Tu jest jeszcze zamek Pendrike, który też jest atakowany. No, moglibyście i to jechać. Chyba, że oni mieli lepsze wojsko. No to tu już jest śmierć.
Cholera, herbata mi ostygła. Czy ja chcę dowodzić? No, ja chcę dowodzić. No, zrobiłem sobie tą herbatę jeszcze długo przed aktualizacją. Jeszcze potem młody mnie zagadał i jakoś tak wyszło, że mi ostygła. Ładne pole. Nie wiem, czy była ta trawa wcześniej, czy nie. Nie pamiętam. Nie grałem w Bannerlorda 2 tygodnie prawie, więc mam prawa nie pamiętać. Ale też taka przerwa się przydaje czasami. Właśnie po to mi zapasy filmów, żeby sobie robić czasami przerwę jakąś, a żebyście by nie odczuli skutków tej przerwy. Szarża, jazda na nim. O kurwa. Dobra, nie będę w to jeszcze koniec, może lepiej. Ja nic nie oflankowuję, ja się z nimi będę bił. I tak jest taka mała bitwa, że nie ma zbyt wielkiego znaczenia, co zrobimy, bo i tak mamy ogromną przewagę. Ja tak ogólnie powiem szczerze, fajnie widzieć, jak gra się zmienia. Nie powiem. Na początku ta gra była dużo gorsza. Ludzie też często mówili, że jest to poprawiony graficznie Warband. Ale nie, jest dużo usprawnień moim zdaniem i jednak Warband przy tym jest gorszy, no nie będę kłamał. Chociażby z uwagi na drewnianą grafikę, no nie będę, no szczerze, no grafika Warbanda nie powala. Jest dość drewniana moim zdaniem. Została ich końcówka, sobie możemy to przyspieszyć. Ale jakby były jakieś mody graficzne do Warbanda, na pewno kiedyś nagram Warbanda, to też bym chciał. Ale raczej zmodowanego. Raczej nie będę nagrywał zwykłego Warbanda, bo moim zdaniem nie ma większego sensu. O, jeszcze będzie oblężenie być może. Mam taką nadzieję. Tak, raczej dam radę. A jakby ten się w zamku schował, to mielibyśmy ciekawą bitwę. Ilu? No, 200 na 500. Chwileczkę, muszę sobie to przeczytać. Jednostki zadają więcej obrażeń w symulacjach na otwartym terenie, takich jak równiny, stepy i pustynie. Jednostki w swojej formacji dostają 2 do movement speeda na otwartym terenie. Jeszcze 10 więcej damage'u w symulacjach na śniegu, w lasach i 2% movement speed na terenach śnieżnych, lasach i terenach na polach bitew. Ja wezmę sobie raczej równiny, bo myślę, że więcej poruszamy się po raczej równinach, a nie niż po lasach. Chociaż lasy też nie są złym wyborem. O, teraz będzie bitwa. No, o kurwa. No, bez przesady. Dobra, lecimy. Nie chcę to wodzić.
poprawili optymalizację, mi spadły FPS jak się załadowałem. A w ogóle skrócili ładowania i skrócili czas save'ów. To też jest fajne. Ale mam takie wrażenie, że jest jakoś... nie, no jest 60 chyba. Chyba będzie. Nie wiem, tak na początku jak się załadowałem, to taki spadek odczułem. Taki wiecie, taki... Spróbuję wam to zademonstrować kamerą. No, coś takiego. Nie wyszło. Ale odczułem takie solidne 40. Licznik mam wyłączony, żeby wam nie przeszkadzał. Bo widziałem też, że część osób ogląda na telewizorach. No i nie chciałbym jakoś tam spadków jakości, które mogą się zdarzyć przy... No, że wiecie, no, na telewizorze ekran jest dużo większy i taki licznik też bardziej widać. Więc zostaniemy przy tym. Ja sobie go zwyczajnie po nagraniach mogę odpalić, jeśli mnie coś interesuje. I tu mamy Lorda. Bardzo chciałem go złożyć. Kurwa, się nie umiał trafić z Valauny. Dajcie, muszę go z łuku dobić, bo mam już takiego loa. Jest, padł. Nie no, takie trafienie za 19 na pewno coś zmieniło. Dobra, za 69 już prędzej. To jest jeden hit mniej wytrzymałości. Ale oni stracili Lorda, a my nie. Poglądajmy sobie tą bitwę bez przyspieszenia. Myślę, że to może być coś ciekawego. Też się może czegoś nauczymy o taktykach bojowych botów. Na pewno stawię sobie łuczników na przodzie. Nie, to są w ogóle łucznicy. To są tacy batańscy. Głównie. Szukajmy moich jednostek. Tu jest mój imperialny łucznik. I co? Czekają. Kawaleria szarżuje. A ja sobie mogłem jednostki ulepszyć przed tą bitwą. Bo miałem dużo do zlevelapowania. To był spory błąd. Czekajcie, odłożę sobie szklankę z herbatą. Po herbacie. Jak? No, zaczepiają ci jeźdźcy. Ale się boją dalej. Tu kolejny lordzik jest. Gdybym przeżył, to bym go mógł jeszcze poranić trochę. Ciekawe, czy strata lordów na polu bitwy też jakieś konsekwencje za sobą niesie. Czy to, że morale im spada, czy coś. My też straciliśmy niby władcę, lorda, dowódcę, nie wiem jak nazwać. Nie jestem jeszcze lordem, ale straciliśmy, nie? Nie. No to chyba nic dużego nie zmienia, bo ja też nie jestem jakoś tam ważną osobą w królestwie póki co. Jestem tylko najemnikiem na ten moment. Ale jakbyście wiedzieli takie coś, to moglibyście napisać w komentarzach. Sturgijski. Ten chyba ma nowy pancerz biały taki. Widzicie? Wydaje mi się, że to właśnie między innymi zmienili. Wydaje mi się, że wcześniej tego mogło nie być. I co? Tak podchodzą? No nie bardzo się biorą za walkę. Teraz sobie możemy spowolnić, co tu się dzieje. Zobaczyć. Jak na razie dostajemy po dupie. Ci w ogóle biegną na tych zamiast bić się z piechotą. No spoko, nie. Jakby ich teraz mogli otoczyć. Nie wiem, czy to coś by zmieniło. O, właśnie o tym mówiłem. No i w ten sposób już możemy zadać im jakiekolwiek straty. I ta piechota została zmasakrowana. Tutaj ktoś jeździ. Jakiś lord chyba? Nie, nie. To jest tylko kawaleria. Dostajemy trochę po dupie. Przegrywamy. Znowu przyspieszę. Ci już wracają tutaj. A wysyłanie pojedynczych jednostek to jest tylko strata. Nie ma sensu, patrzcie ile tu jest kuszników.
No, nadrabiamy straty. Ale jesteśmy zbyt rozproszeni, żeby się bić z tyloma kusznikami w taki sposób. Tutaj coś się formuje, widzę. To są... To jest piechota chyba. No tak, to jest piechota. Ciężka piechota. Ci gonią znowu strzelców. I się wyrównało. Wyrównała się bitwa. I dostajemy chyba po dupie. Trochę dostaliśmy. I dobra, i znowu się będą bić. Straty mamy duże. Nie, no nie mamy większych szans już. Oczywiście, że nie. Dadzą mi odejść? Nie dadzą mi odejść, cholera. Porażka. No i tyle. Trafiamy do niewoli. No słabo, no. To nie miało tak być. A kontrakt najemnika jeszcze dostajemy denary. Za wpływy, jakie zdobędziemy. Zapomniałem o tym. No już możecie mnie wypuścić, proszę. Dobra, to zrobimy tak. Ja trochę odbuduję swoje wojsko. I jak odbuduję to wojsko, to widzimy się w następnym odcinku i klepiemy w Landię. Do zobaczenia, no i cześć.